Jedziemy. Już? Mhm. No, dobra, idziemy. A teraz, drodzy Państwo, najnowszy model dropsów turnych czyni stary bębę po prawdzie. A ten teraz stoi za... Każdy zrobi, chociaż nie wiem czy każdy. Bardzo łatwo wyciągana, żeby ktoś się tym zainteresował. Teraz tutaj dziwny talerz. Delikatnie ociera, ale to już moja wina, ale to poprawimy w trakcie. Podstawa, do której wkładzie Państwo węgiel. Robimy to na ośka oczywiście. O, delikatnie ozdobiony falistym ranczem. Dopływ powietrza, wireczki, troszeczkę bardzo ładnie widać na pewno. O, żeby było ciekawie, to jeszcze gwiazdeczkę tutaj. Montujemy go z powrotem. To jest bardzo prosty. Jeżeli komuś nie drżą ręce, nie jest przepity. Jedziemy z tym kosztem. Parę obrotów. Zamontowany. Palenisko. Palenisko. Bardzo istotna sprawa. Jasna konstrukcja, nierdzewny materiał. Krupka już była na nim. Nie widać. Ale jest dobrze. Montujemy teraz palenisko, nie palenisko, przepraszam, troszeczkę, bo palenisko jest na dole. Jeszcze jedna istotna sprawa. No, ja nie jestem zbyt wysoki. Jeżeli ktoś jest wzrostu wyższego, to chodzi sobie z tej pozycji, dotyka takie te łapki i jedzie sobie do góry. Zbliskać. I podciąga do góry, do góry i jeszcze wyżej. Teraz pytanko. Jest bardzo duża odległość od krateczki do paleniska. Możemy ją bardzo łatwo opuścić. To stosowane jest tutaj częściowo, powiedziałbym, silikonownica. I opuszczamy. Aby podnieść, regulacja jest płynna. Bardzo ładnie Państwo to widzą. O, wyżej, szybciej. Bardzo blisko. No, przesadziłem troszeczkę. Trzeba opuścić. Stryk, stryk, stryk. Jeszcze niżej. Nie ma z tym problemu najmniejszego, powiedziałbym. Nie wiem, jak to wygląda. A no, oczywiście bardzo istotna sprawa. Noga. Stopa. Był to fotel od komputera, który też kiedyś miał być wyrzucony na śmieci. Wydaje mi się, że to nawet ozdobne. Nie wiem, czego nie sypnąć w srebrnym metaliku. Byłby pod kolor tego oto sprzętu. Drzwiczki, aby utrzymać temperaturę. Bardzo łatwo zamykane. Można by sobie podnieść zawartość tego czego do góry, po całą górę. No, zapomniałem o jeszcze jednym nakryciu, który kładzie się do góry. Też z rantem ozdobnym będzie. I to jest najprostszy, najśmieszniejszy model grilla z surowców wtórnych. No i konstruktor, no kurczę, oczywiście strażnik Teksasu, którego wszyscy znają chyba tutaj w rejonie Wojewódzkiego oczywiście. No, fotoreporter nawet próbuje go uchwycić, widzę tutaj no dwóch asystentów, którzy naprawdę zaangażowali się w to. No teraz myślę, może nie dzisiaj, ale jutro trzeba by to trochę oblać, żeby ta konstrukcja jakoś się nie rozpadła, chociaż myślę, że jest bardzo stabilna i jeszcze bardzo łatwo można go rozebrać na okres zimowy, chować na strychu lub gdzieś tam jeszcze. Jeden ruch. Zajmuje się go. I jeszcze tym wyciągając palenisko. I tak by to wyglądało, moi drodzy. A zapomniałem o mojej zdrzewce wszystkiego, która gdzieś tam stoi, a nie wiem teraz gdzie. Bo to skoro, a tak, bardzo istotna sprawa.
Może być, ale wszystko też jest dobre. No.